Niesamowita historia oj Wojtka, proszę bardzo widzowie, let's go! Oj Wojtek jest obecnie jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Prawda? Tak naprawdę każdy kolejny film, który publikuje, jest coraz bardziej szokujący i tak naprawdę brakuje tylko tego, żebyśmy za niedługo dowiedzieli się, że to Freeze jest ukrytym projektem Oj Wojtka i tak naprawdę to Wojtek kieruje polskim YouTube'em jako ukryty twórca od paru dobrych lat. No już nie przesadzajmy, ale fajny jest Oj Wojtek. Lecz nie zawsze tak było, dlatego warto zacząć od początku i zadać sobie to pytanie. Jak właściwie rozpoczęła się kariera Wojtka? I nie uwierzycie, ale kariera Wojtka rozpoczęła się od filmu, który stworzył, jak sam powiedział, dla Beki. Wysłałem go na ten festiwal filmów amatorskich w Berlinie i dostałem w jakimś czasie wiadomość, żebym przyjechał. I pojechaliśmy na ten festiwal i on normalnie był puszczany na jakiejś scenie z dubbingiem po niemiecku i wygrał. I w ogóle wyszedł. Ale co to było? Byłem na scenę i dostałem za niego jakąś nagrodę. Film zatytułowany Historia walki o marzenia, w których możemy usłyszeć prawdziwe cytaty wielkich ludzi. Takie między innymi jak... Codziennie wstawiałem 3 godziny wcześniej nawet od tych, którzy w ogóle nie kładli się spać. Może to właśnie był znak, że Wojtek był skazany na sukces. Ej, jaka fajna w ogóle ten... kamizelka. W końcu pierwszy film, którego nie tworzył tak naprawdę nawet na poważnie, wygrał konkurs w zagranicznym kraju, więc co może pójść nie tak? To, co jest jednak ważne i o czym musimy pamiętać, to fakt, że na kanał VipBros Wojtek nie nagrywał jednak sam. Pierw miał koło siebie Piotrka, czyli dobrego znajomego, który pomógł mu rozkręcić kanał, a po pewnym czasie dołączył do nich również Szymczyk. Czyli chłopaki między sobą też jest taka opcja, że się liżą. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. A ja z Kasich nie chciałam się przelizać. Czy i tak właśnie było w tym przypadku. Początkowy sukces Wojtka na festiwalu przyszedł bardzo szybki reality check, gdyż praktycznie wszystkie materiały na kanale VipBros nie klikały się. I nie mówię tutaj o tygodniu, o miesiącu. Mówimy tutaj o pierwszym roku. Nie no, co ty piszesz, Amelka, że Kasia się nie myje? No myje się, przecież musi się myć na streamy. Czy ona powiedziała, że ona by mogła zostać VTuberką, żeby się nie myć na te streamy? Czyli musi się teraz myć. W którym VipBros kompletnie nie robiło wyświetleń. Co było tego... Wierzysz jej? Powiem wam tak, no na co dzień nie śmierdzi, jak ją widzę. Może też się myje, specjalnie wtedy, kiedy ja przyjeżdżam, bo może liczyła faktycznie na coś. Nigdy nie wiem, nie? Powodem? Przede wszystkim zróżnicowany content. Wrzucał on treści, które były szczerze mówiąc kopią Abstrahuje, bądź treści, w których pokazywał on swoją własną opinię, które niestety na tam... Ale kurde glow up zaliczył, co? Tamten moment nikogo nie interesowały. Dlaczego? Ponieważ jego kanał bardzo opierał się na algorytmie YouTube'owym i akurat jestem w stanie to w 100% zrozumieć, gdyż po pierwsze wiele kanałów opiera się właśnie na takowym algorytmie, a po drugie mój własny kanał działa na dokładnie takiej samej zasadzie. Jeśli widzisz ten materiał, to na 99% nie jesteś subskrybującym mojego kanału, a jeżeli jesteś, to serdecznie dziękuję. Tak samo było w przypadku VipBros. To tak jak u mnie, widzowie, jeżeli mnie nie subskrybujecie na YouTubie, to zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę! Materiały Wojtka nie dochodziły do szerszej publiki, bo nigdy nie wbijały się w algorytm. Dopiero kiedy pierwszy, drugi, trzeci raz udało im się przebić barierę kilku tysięcy, wtedy udawało się Wojtkowi i spółce zrobić większe wyświetlenia. Jednak przełomem dla Wojtka okazał się być jeden dzień, jeden mroźny dzień na początku 2017 roku, 9 stycznia. To właśnie wtedy udało mu się opublikować materiał, który zrobił spore wyświetlenia, a był to materiał o tytule Najbardziej stresujące sytuacje. Odcinek, który do dzisiaj zebrał prawie 6 milionów wyświetleń. Jednak 6 milionów wyświetleń to nic przy tym, ile Wojtkowi i całej ekipie VipBros udało się zdobyć w najpopularniejszym do tej pory filmie na ich kanale, a był to film zatytułowany... Ale bym zjadła kiełbasy z grillka, nie? Najgorsze sytuacje na grillu, który zrobił aż 83 miliony wyświetleń. Miliony? Liczba absolutnie nierealna. Ej, ja nie wiem o co chodzi, ale mnie chyba cały ten rozgłos VipBrosów i tak dalej to ominął, bo ja ich nigdy nie oglądałam. Ja tylko pamiętam, że oni mają piosenkę z ekipą i to tyle. Realna jak na realia polskiego YouTube'a. Więcej od tego mają tylko piosenki takich twórców jak Grubson czy Tymek. Pojawia się więc pytanie, jak doszło do takiego sukcesu tego odcinka? Jak sam Wojtek tłumaczył, wydarzyła się po prostu dziwna sytuacja, w której ten odcinek zaczął być polecany widzom wszędzie za granicą, między innymi w Indiach. I tutaj możemy mieć główny powód wybicia się tego kanału. Co? Mianowicie, Indie obecnie mają, uwaga, ponad miliard mieszkańców. Nie, nie milion, miliard mieszkańców. Jeśli film wleciał w algorytm w Indiach i do tego wszystkiego Wojtek dodał angielskie napisy, to pozwoliło mu to zgarnąć ogromną ilość nowych widzów, która pojawiała się na jego kanale. I to trochę działa jak miecz obosieczny.
Z jednej strony jasne, super sprawa, ponieważ zgarniasz ogromną ilość nowych widzów. Tak, tak, ale też Malczyńskich ominęłam, to prawda, ale ja wtedy mi się wydaje, że oglądałam więcej takiego beauty YouTube'a, typu stylizacje, Shanek Show i tak dalej, i oglądałam po polsku i po angielsku. Jednak z drugiej strony, jeżeli przybędzie ci w związku z takim materiałem... Jak miliardek jest na świecie 7 milionów ludzi? No właśnie. W sumie to już 8, nie? Miałem 20, 50, 100 tysięcy nowych... Po co ci beauty YouTube? Wtedy jeszcze miałam nadzieję, że jakoś będę wyglądać, wiesz? Teraz już po prostu jestem świadoma, że jest jak jest. Subskrypcji. To poniekąd są to troszeczkę martwe subskrypcje, których nie będziesz w stanie potem wykorzystać, gdyż nie będą oni oglądali twojej innej twórczości. Oczywiście istnieje szansa, że były to kupione wyświetlenia, ale jeśli wierzymy na słowo chłopakom z Vibros, to powiem szczerze, ta historia z Indii ma po prostu sens. Podobny case to sytuacja Danego Ferrieriego, który miał swoją dramę z Wardęgą o kupowane wyświetlenia. Doszło nawet do sytuacji, w której kanał analizowały takie osoby jak Gimper i jak sam Gimper powiedział... Jajko. Bardzo duże jajko. Nie znalazł on tam nic podejrzanego. No cóż, może trzeba było w 2018 roku sprawdzić kanał Vibros, to wtedy dowiedzielibyśmy się, skąd te wyświetlenia się wzięły. Jednak nad Vibros, poza tym jednym materiałem, zaczęły pojawiać się naprawdę czarne chmury i przede wszystkim była to zmiana kontentu na polskim YouTubie. Klasyczna sprawa, to co jest kiedyś popularne, szybko przestaje być popularne i pojawia się nowa nisza, która zastępuje starą. Świetnym tego przykładem jest kanał Abstrahuje, na którym poniekąd Vibros bazowali. Kiedyś milionowe wyświetlenia, potem milionowe inwestycje, ale wyświetlenia o wiele mniejsze. Tak samo było w przypadku Vibros. Tutaj jednak chłopaki zdecydowali się zrobić coś szalonego. Coś, co polski internet zapamięta na zawsze i coś, co odwróci uwagę widzów od słabnących wyświetleń. No i cóż... Nie zawiedli. Vibros otworzyło partię polityczną. Ruch kontrowersyjny, no ale też budzący ciekawość. To już zaczynam pamiętać, bo ja wtedy chyba zaczynałam streamować, tak mi się wydaje? Ciekawość wśród fanów. To są między innymi komentarze, które mogliśmy zobaczyć pod tym filmem. Czuję się jak debil, bo nie jestem w stanie... Tak, no to jest 3 lata temu, czyli już wtedy coś tam ogarniałam na polskim YouTube, faktycznie. Nie stwierdzi, czy to żart, czy to na serio. Kazik Kwiatkowski natomiast napisał: rozumiem was, chłopaki. Też miałem różne rozkminy po mocarzu, ale żeby wymyślić partię polityczną, to już inny level. Były też takie osoby, które traktowały zapowiedź bardzo na serio. Kasper Ritz napisał, i to jest konkret, czekam na więcej info o poglądach i być może można działać. Po czasie jednak okazało się, że to wszystko to była dobrze zaplanowana akcja marketingowa, która miała na celu zwrócić na siebie uwagę, i myślę, że po 3 latach możemy śmiało powiedzieć, że to się udało. Sam film zrobił ponad 1,5 miliona wyświetleń i odbił się szerokim echem w internecie. Po pewnym czasie przyszedł jednak czas na zmiany. Zaczął on m.in. zastanawiać się nad stworzeniem kariery solowej na osobnym kanale. Jest to ważny krok w jego dotychczasowej karierze, ale jeszcze ważniejsze było wystąpienie na Fame MMA. Jest to dosyć zabawne, gdyż... Kurde, a z kim on się bił? Dopiero co mówiłem o zrobieniu czegoś poważnego w życiu, a wystąpienie w Fame MMA raczej do takich rzeczy nie należy. Należy, lecz z pewnością jest to... Jak nie należy? Przygoda, którą Wojtek zapamięta na zawsze. Niestety jest to również przygoda, której być może pod względem sportowym do udanych nie zaliczy, gdyż przegrał on z Marcinem Dubielem w pierwszej rundzie przez nokaut. To jednak nie była jedyna rzecz, która działa się w życiu Wojtka od momentu skupienia się na bardziej solowej karierze. Przede wszystkim to, co było bardzo ważne, to wypromowanie jednej osoby, której kariera wystrzeliła bardzo szybko, i był to Ludwiczek. To właśnie materiał o Ludwiczku był jednym z pierwszych punktów zapalnych nowego kanału. Nowego kanału, który na dzień dzisiejszy nazywa się Oj Wojtek i ma ponad 400 tysięcy subskrypcji. I tak jednak kojarzymy Wojtka z tej nazwy do dzisiaj. No cóż, zawsze lepiej brzmieć Oj Wojtek niż Wojtek z Vibros. Żołek, nazywasz się Wojtek z Vibros. Z taką ksywką możesz wypierdalać, kurwa, co daje. Wracając jednak na moment do Ludwiczka, który zyskał popularność będąc... Ej, ale o Ludwiczku jest już zupełnie cicho, nie? Z rozpoznawalnym ze swoich... W sensie, jak walczy w tym Freakach, no to jeszcze coś tam było, ale tak, to on nic chyba nie robi w necie, czy robi? Charakterystyczny styl bycia i nietuzinkowy humor, Ludwiczek był trochę pierwszym ukrytym projektem Oj Wojtka. Prowadził on wywiady z każdą gwiazdą, która była na konferencjach freakfightowych, a jak wiecie, jest ich sporo. Była to tak naprawdę kopalnia kontentu, która cały czas dawała więcej, gdyż Ludwiczek sam w tym przypadku był tym kontentem. Oj Wojtek zauważył w nim talent i po prostu zgarnął go pod swoje skrzydła, dzięki czemu pozwolił mu się wypromować i to jednocześnie pozwoliło Ludwiczkowi zaistnieć w internecie, a Wojtkowi dało sporo wyświetleń pod nowym materiałem. Oprócz tego Ludwiczek po tym projekcie rozwinął bardzo mocno skrzydła. Samemu zawalczył na gali Cloud MMA oraz przede wszystkim zaczął się spełniać swojej nowonarodzonej pasji, czyli komentowaniu League of Legends. Aha! To on komentuje LOLa! Czyli przestał się myć.
Niestety, swój kanał porzucił i od ponad roku nie publikuje tam treści. Być może zabrakło mu dalszej pomocy od Wojtka. Wracając jednak do naszego dzisiejszego bohatera, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o swoją karierę, to po materiale o Ludwiku, który zrobił naprawdę spore wyświetlenia i wzbudził pewne poruszenie, Wojtek zaczął zbierać naprawdę porządne liczby. Pytanie jednak pojawia się, skąd one się wzięły i mamy na to odpowiedź. Wzięły się one m.in. stąd, że Wojtek sam testował youtuberów i to sprawiało, że materiały były dla widzów ciekawe. Jednym z najbardziej popularnych materiałów na kanale Wojtka jest właśnie film o nazwie. Wysłałem ofertę skamu do 100 influencerów, który do dzisiaj uzbierał ponad 3 miliony wyświetleń i w którym testował on, czy aby influencerzy będą na pewno fair w stosunku. Rzęska ci się odkleja. Tobie się w banie odkleja, Mariusz. Nie mam rzęs przyklejonych jak coś. Ale dzięki za piątkę. Do swoich widzów. Wysłałem propozycję reklamy skamu do 100 influencerów. Moją fikcyjną firmę nazwałem Inkładki, bo robi wkładki, które zwiększają kreatywność, samopoczucie i drapią po stopach. To miało być zwykły prank, ale sposób, w jaki niektórzy zareagowali, był szokujący. Ci z was, którzy nie oglądali filmu i nie wiedzą, jak się kończy i czy influencerzy rzeczywiście zareklamowaliby skam, link znajdziecie w opisie, gdyż nie chcę spoilerować. I kiedy wydawało się, że Wojtek osiągnął już szczyt swojej popularności i nie wejdzie on na level wyższy, zdecydował się zaskoczyć swoich widzów jeszcze bardziej, prezentując m.in. materiał specjalnie zadedykowany dla MrBeasta. Film ten stworzył na osobnym kanale nazywającym się Oj Woj i trzeba przyznać, że wyświetlenia były spore, lecz MrBeast się do niego nie odezwał. Wojtek próbował odwzorować ten sam pomysł parę miesięcy później, tworząc materiał o nazwie. Odpowiedz na ten film tylko jeśli jesteś Ryanem Drahanem. Problem jednak był taki, że ten materiał zrobił tylko 30 tysięcy wyświetleń, i trzeba przyznać, że kompletnie nie było to satysfakcjonujące. Cała historia Wojtka jednak do dnia dzisiejszego jest bardzo Ale z drugiej strony fajne jest to, że też Wojtek próbuje takich rzeczy różnych, nie? Inspirująca, a filmy dalej pojawiające się na jego kanale, takie jak Przejechałem Europę za 0 zł, czy Otworzyłem najgorszą restaurację w Polsce, są po prostu ciekawe. I sprawiają, że widz aż chce się z nimi z kimś podzielić. Otworzyliśmy najgorszą restaurację w Warszawie. Restauracja nazywa się Udław Sierp. W jeden dzień pojawiło się tam ponad 250... Ej, strasznie żałuję, że tam nie poszłam. Do opinii, najgorsza restauracja, w jakiej jadłam. Obsługa mnie zwyzywała, ale napluła mi do jedzenia. Ja zostałam zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie. Ta restauracja na tym polega, że się niemiłym dla klienta. Kładź siano i wypierdalaj. Weźmy przykład takiej restauracji, w której widzowie są obrażani. Bo właśnie taką restaurację otworzył parę miesięcy temu Oj Wojtek. Jest to restauracja, w której zamawiając jedzenie możesz liczyć na to, że kelner parę razy ci poubliża i wręcz pospieszy cię, żebyś szybciej zjadł. Pomysł wywodzi się z Ameryki, lecz trzeba przyznać, że Wojtek jest pierwszą osobą, która przeniosła go na polski rynek YouTube'owy. I chyba to go cechuje najbardziej. Staranność w swoich materiałach. Oczywiście, można zarzucić Wojtkowi, że kopiuje on materiały od zagranicznych twórców, lecz nie można mu zarzucić tego, że obecnie jest jednym z większych polskich YouTuberów, którzy rzeczywiście mądrze promują swoje odcinki i tworzą naprawdę spore zamieszanie. Najgłośniejszą sytuacją związaną z Oj Wojtkiem w ostatnim czasie był m.in. Glory Wall. Była to rzekoma federacja Free Fight, która powstała i której twarzami mieli być Nitro i Szalony Reporter. Promocja trwała w najlepsze i większość osób na Twitterze kupiła już, że rzeczywiście coś takiego powstaje i że rzeczywiście Szalony Reporter, jak i Nitro będą twarzami tego projektu. Były nawet komentarze, które mówiły, że jest to super pomysł i że coś takiego rzeczywiście powinno powstać. I właśnie wtedy, jak grom z jasnego nieba, pojawiła się informacja mówiąca, że to wszystko nowy projekt Oj Wojtka. Skąd pojawiła się ta informacja? Właśnie dlatego, że opublikował on nowy film, w którym wszystko wyjaśnił i pokazał, że był to jego ukryty projekt. Nowy projekt, który został parę dni temu opublikowany, a do dnia dzisiejszego zdobył praktycznie 1,5 miliona wyświetleń. Parę dni temu? To ile mu zajęło zmontowanie tego? Naprawdę przyzwoite wyniki. Musimy jednak pamiętać, że bycie Oj Wojtkiem wcale nie należy do najłatwiejszych rzeczy na świecie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że inwestuje on naprawdę ogromne pokłady pieniężne w swoje odcinki i nie zawsze się to zwraca. Dochodzi do sytuacji, w której na przykład zainwestował on bardzo dużo pieniędzy w odcinek Otworzyłem najgorszy hotel, czy To ona wygrała dom, lecz pod względem wyświetleniowym te właśnie odcinki nie kliknęły się zbyt dobrze przez fakt dram, które wtedy miały miejsce w polskim internecie. Oprócz tego były między innymi takie odcinki jak 51 godzin w trumnie pod ziemią i To może być twój dom, które zdecydowanie nadrabiały. Trzeba przyznać, że obecnie Wojtek jest jednym z najbardziej specyficznych twórców na polskim YouTubie. Oczywiście, z jednej strony jego treść... Ale też z drugiej strony, jak Oj Wojtek pisał, że o, nie ma zbyt dużego zainteresowania i tak dalej na swoich social mediach, to może ludzie zaczęli więcej kupować tych audiobooków, bo myśleli, że jest większa szansa na wygranie.
i zawsze będą trafiać do większej widowni z tego względu, że są one wiralowe z automatu, tak jak m.in. właśnie materiał 51 godzin w trumnie pod ziemią, który zebrał 815 tysięcy wyświetleń. Z drugiej jednakże strony są to materiały, które nie zawsze będą dawały taką ilość wyświetleń, jakiej Wojtek by się spodziewał. Dwa dni temu m.in. opublikował on odcinek Czego żałuję w 2023 roku i co odwalę w 2024. Komentarze są bardzo pozytywne i możemy m.in. przeczytać coś takiego jak: jesteś jedyną osobą, której oglądam Q&A. Nawet jeśli nie szczególnie interesują mnie odpowiedzi, to lubię cię po prostu słuchać. I to jest chyba największa zaleta Oj Wojtka. Nie wyróżnia się on jakoś specjalnie samym sobą. Nie jest on osobą, którą zobaczysz z wyglądu i zapamiętasz na najbliższe lata. On... Nie? Wyróżnia się po prostu tym, że jest sobą. To... Nie, no trochę się wyróżnia. Wojtek jako Wojtek jest dla nas najbardziej istotny. To Wojtek jako Wojtek robi film, że zareklamował skam w gazecie i to Wojtek jako Wojtek, bądź Oj Wojtek w tym przypadku, przejeżdża Europę za 0 zł, wysyła ofertę skamów do 100 influencerów. To... Czym niby? No na przykład bujną czupryną. To on pozostawia po sobie bardzo ważny ślad, który jednocześnie jego widzowie sprawdzają. Z mojej strony na sam koniec mogę powiedzieć tyle, że jeżeli Wojtek utrzyma przede wszystkim po pierwsze regularność, a po drugie staranność nad materiałami, to... Ej, no dobra, to nie jest takie popularne u facetów, że mają długie, kręcone włosy. On ma dłuższe, kręcone włosy i dlatego jest, wygląda trochę inaczej, ciekawiej. To z pewnością będzie mu się powodzić dobrze, gdyż nie ma wielu polskich youtuberów, którzy nagrają odcinek... No byłam tam, byłam tam! ...taki jak żyją bezdomni w Japonii, czyli Japonia za 0 zł. Samo polecenie do Japonii i samo nagranie materiałów z nich sprawia, że możesz zyskać naprawdę niezłą popularność, czego przykładem jest Krzysztof Gonciarz, ale też trzeba mieć do tego wszystkiego charyzmę, no, Gonciarz a to też miał cały zdecydowanie fanbase. Wojtek posiada. Z mojej strony życzę powodzenia i mam nadzieję, że będzie mu się wiodło jak najlepiej. A jeżeli tobie się podobał ten odcinek, to zostaw łapkę w górę i nie mogę się ciebie doczekać, aż wpadniesz znowu na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć, siemanko. Cześć! Fajny film. Ja tam lubię Oj Wojtka mega.